Witam serdecznie, nazywam się Marcin Zarząbłowski, jestem fizjoterapeutą. Dla Neuroprojektu prowadzę szkolenie z terapii narzędziowej i terapii blizny. Dzisiaj opracujemy sobie blizny w obrębie jamy brzusznej. Moi drodzy, blizny w obrębie jamy brzusznej dla naszych pacjentów to bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Nie wolno go bagatelizować nawet po wielu latach. Obszar jamy brzusznej to miejsce, gdzie znajdują się narządy wewnętrzne i tak zwany mózg trzewny. To jest zaraz po centralnym układzie nerwowym miejsce tak bogato unerwione, unaczyniowe i tak wrażliwe, że każda, nawet najdrobniejsza ingerencja chirurgiczna potrafi zasiać tu ogromne spustoszenie. Proszę sobie wyobrazić, że nagle do zegara, tak, do mechanizmu zegara wrzucacie ziarnko piachu albo wrzucacie jakiś taki niepotrzebny element. Cały zegar nagle zatrzymuje się i szukamy problemu. Tak? Bardzo podobnie wszystko będzie się działo w obrębie jamy brzusznej. To jest tak skomplikowany mechanizm jak zegar i nawet najdrobniejsza ingerencja laparoskopowa potrafi ten cały skomplikowany układ zaburzyć. Moi drodzy, bez względu na to, czy cięcie u pacjenta jest wykonane bardzo duże, czy laparoskopowe, gdzie dostęp wydawałby się bardzo oszczędzający, zawsze takie blizny u pacjentów należy sprawdzać, należy ich informować i edukować o tym, że nawet jeśli blizna jest zagojona, że jeśli operacja była nawet wiele lat temu, to nadal coś w ciele pacjenta może tkwić, może być coś, z czym warto byłoby pracować, nawet po bardzo długim czasie. Dzisiaj mamy pacjentkę, która miała 3 operacje w obrębie jamy brzusznej. Chronologicznie to rozłożyło się na przestrzeni lat. Oprócz wiadomych dolegliwości gastrycznych, również dolegliwości w obrębie kręgosłupa. My sobie tutaj jakby przeanalizowaliśmy to, że oprócz wzrostów operacyjnych, które były jakby konsekwencją stworzenia dostępów operacyjnych, mamy również problem z kręgosłupem, który mógłby być wtórny, mógłby być też jakby niezależny problem, ale mógłby być wtórnym do tego, że urazy w obrębie jamy brzusznej, jako takiego miejsca bardzo wrażliwego, mogły powodować zmiany biomechaniki, zmiany pozycji, mogły powodować osłabienie z przodu ciała pacjenta. Dostępy operacyjne w obrębie jamy brzusznej zmieniają ciśnienie w jamie brzusznej. Zmienia to ciśnienie w przeponach funkcjonalnych u naszych pacjentów, co może skutkować i obrzękami, drętwieniem, osłabieniem różnych grup mięśniowych. Często mogą być to problemy na tyle odległe, że pacjent w pierwszej chwili tego może nie połączyć, tak? Prosta blizna po wyrostku mogłaby u pacjenta zaburzyć pracę mięśni brzucha, zmienić jego biomechanikę ruchu. Tutaj nasza pacjentka miała tych operacji dość sporo. Aktualnie rozpoczęła rehabilitację z terapeutą manualnym, tak? Bo tutaj pani Ola pracuje z tym manualnie. Wcześniej była klasyczna fizjoterapia taka na fundusz, tak? Czyli są zabiegi fizykalne i masaże kręgosłupa. Tak. W porządku. Zobaczymy, czy po tylu latach w tej bliźnie jest jeszcze potencjał do naszej pracy. Spróbujemy sobie zrobić to na tyle sprawnie, żeby pokazać testami toniczności mięśniowej, sprawdzając przesuwalność tkanek względem siebie, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie u pacjentki coś wypracować. Tak jak już powiedziałem wcześniej, brzuch powinniśmy sobie przetestować, bo to jest jakby nasze centrum, nasz core. Zobaczymy, czy uda nam się coś sprawdzić. Uginamy kolana. I teraz tak, jeśli pacjent ma mięśnie brzucha wydolne, w tym teście, w którym będę pchał kolana do przodu i w dół, pacjentka powinna sobie leżeć, nie siadać i powinna móc te nogi utrzymać. Zobaczymy, ile nas to kosztuje wysiłku. Uwagę zwrócić należy na kąt, w jakim testujemy, żeby pacjent nie przytrzymał tych nóg zginaczami biodra. Troszkę przesuniemy do przodu z tej pozycji, utrzymujemy nogi sami, nie dajemy zepchnąć. I luz. Ok, odkładamy nogi.
Zobaczymy sobie dla stabilizacji tułowia w płaszczyźnie czołowej jeszcze mięsień czworoboczny lędźwi. Ja sobie teraz skrócę mięsień czworoboczny lędźwi po stronie prawej i poproszę pacjentkę, żeby tej pozycji nie zmieniała. Tak? Można się nawet przystabilizować rękami. Jeśli mięsień jest wydolny, trzymać się nie trzeba, ale jeśli mięsień jest słaby, to żeby się nie przesuwać po stole, pacjent może się na chwilę przystabilizować. Ja teraz wykonuję ruch w swoją stronę. Nie dajemy się przepchnąć. Ok. Sprawdzimy sobie po stronie przeciwnej. Przekładamy nogi. Nie dajemy się przełamać. Ok. W porządku. Ok. Jeśli mięśnie nie są aktywne podczas ruchu, to znaczy, że w trakcie funkcjonowania również nie są aktywne i ich pracę muszą przejmować inne struktury. Budujemy kompensację, zmieniamy biomechanikę, przeciążamy inne części ciała. Sprawdźmy, czy nasze blizny mają wpływ na pacjentkę i na toniczność mięśni u niej. Tak? Można by sobie teraz wyjść od blizn albo najstarszych, albo najnowszych. W tych okolicach, w których pacjent jest osłabiony, spróbujemy sobie sprawdzić tą bliznę, która była najwcześniej, najpóźniejsza. Tak? Zaczniemy sobie jakby od końca. Tak? Układamy rękę pacjenta testem lokalizacji terapeutycznej. Pilnujemy, żeby pacjent nic nie wciskał, nic nie rozcierał, sam ciężar dłoni. Zobaczymy sobie, czy któryś z tych mięśni, które były osłabione, są z tym obszarem powiązane. Tak? I też pacjentka nie daje się przełamać, nie dajemy się zepchnąć. Nie dajemy się przełamać. Staramy się jak najmniej zmienić. Utrzymujemy rękę w tej pozycji. Nie dajemy się przełamać. Tak, ok, w porządku. Czyli to, co zaobserwowaliśmy, to, że ten obszar blizny jest reaktywny, czyli mięśnie, które się wyhamowują poprzez lokalizację terapeutyczną zmieniają swoją toniczność. Ten obszar będzie mięśniowo-nerwowo aktywny. Dodatkowo w wywiadzie zebraliśmy informację, że w tym miejscu nadal jest problem ze szwem, który się otorbił i może wpływać na modulację czucia, bólu, napięcia w tym obszarze, dlatego pozwoliłem sobie jakby ten obszar sprawdzić jako pierwszy. Widzimy, że jest aktywny. Zobaczmy sobie jeszcze inny mięsień, który przed chwilą przetestowaliśmy i też ciężar dłoni leciutko sobie spoczywa. Przetestujemy sobie przednią ścianę mięśni tułowia i też pcham do przodu, pcham w dół, nie dajemy zepchnąć. Odkładamy, tak? I to nie jest tak, że pacjentka zrobi 1000 brzuszków i to już będzie jakby temat załatwiony. Jeśli pacjentka teraz będzie robiła 1000 brzuszków, oczywiście żartuję z tymi brzuszkami, bo nie brzuszkami załatwia się stabilizację tułowia, ale chodzi jakby o ideę. Ćwicząc i wzmacniając teraz te nieaktywne mięśnie, będzie pani wzmacniać i utrwalać w sobie kompensację, czyli dokładnie nie te mięśnie, które są za to odpowiedzialne. Ale gdyby udało się aktywować te mięśnie, tak jak przy dotykaniu rany, bez jej dotykania, czyli znaleźć bodziec, który wpływa na panią pozytywnie, dopiero mogłaby pani zacząć aktywnie wzmacniać mięśnie brzucha. Poza tym sieć wzrostów, która tutaj powstała, byłaby mniej podrażniająca dla pani. Być może potrzebowałaby tych pani masaży kręgosłupa rzadziej, bo mięśnie byłyby aktywne i po prostu stabilizowałyby pani kręgosłup. Także poszukamy sobie teraz takiego bodźca, który powodowałby to, że ten obszar nie jest aż tak podrażniający. Tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, poszukalibyśmy sobie czegoś, co byłoby dla tej okolicy najbardziej korzystne. No i dla samej blizny, która była bądź niemobilizowana, powinniśmy zawsze wyjść od takiego podejścia warstwowego, czyli sprawdzając sobie czucie. Ja sobie tutaj pozwolę tak przegłaskać tą bliznę narzędziem. Możemy to sobie zrobić dłonią, możemy to sobie zrobić patyczkiem, tak jak nam jest wygodniej.
Potem, gdybyśmy sobie chcieli przejść do sprawdzania warstwowego, powinniśmy sobie zawsze sprawdzać od takiego podejścia bardzo płytkiego, tak? Od receptorów zanurzonych praktycznie jakby w samej skórze, po odseparowywanie od siebie warstw, tak? Czyli skóry od mięśni i potem głębiej leżących warstw. Gdybyśmy pacjentkę skrócili i rozluźnili, moglibyśmy jakby na rozluźnionych mięśniach brzucha szukać sobie tych wzrostów wewnątrz i też je próbować rozciągać. Jeśli będzie Pani czuła dyskomfort, to proszę powiedzieć, dobrze? Ja sobie teraz spróbuję to leciutko rozciągnąć. Czy to jest bolesne? Może być wrażenie z rozciągania, ale nie ma być jakby nieprzyjemnie. Na razie nie jest. Nic się nie dzieje, w porządku. Do wytrzymania. I możemy sobie tak pracować z obszarem. Coś tam się dzieje, tak? Czyli znowu zatrzymalibyśmy się i poczekalibyśmy, aż u Pani te objawy się zaczną zmniejszać, tak? Czyli nie chcemy nic podrażniać, nie chcemy prowokować dodatkowych dolegliwości. Zawsze szukam u pacjenta ulgi. Nie sztuką jest komuś zadać cierpienie, sztuką jest komuś przynieść ulgę. Czuje się Pani, że się Pani przyzwyczaja, czy cały czas jest tak samo? Nie, przyzwyczaja się troszkę tak. Mniej. Albo się Pani przyzwyczaja, albo się te włókna rozciągają, albo coś tutaj się dzieje. W każdym bądź razie efekt czuję. Chodzi o to, że coś tam się dzieje. Dla nas, terapeutów, to będzie właśnie efekt przyzwyczajania się wiązań kolagenowych do rozciągnięcia i dzięki temu ten obszar już potem na rozciąganie tak wrażliwy nie będzie i nie będzie takiej odpowiedzi hamującej. To tak? Też trochę boli. Tak. Czyli znowu szukalibyśmy sobie takich miejsc do pracy jak najwięcej, z każdym byśmy sobie chwilkę popracowali i sprawdzali, czy uda nam się coś wypracować. Czy pacjent autoterapią mógłby też próbować sobie coś takiego zrobić? Jak najbardziej. Proszę sobie spróbować w obie dłonie tą swoją bliznę uchwycić. Tak, między palce. Mhm. Tylko nie tak, żeby się uszczypnąć, tylko tak, żeby sobie tą skórę tak po prostu podebrać i przytrzymać. Jest Pani w stanie sobie też tak sprowokować takie napięcie, jak ja przed chwilą? Nie. No to szukamy. Szukamy, próbujemy sobie, tak? Jeszcze nie. No, nie musimy od razu znaleźć. Trzymamy i leciutko trzeba nać. Tak, uwaga. Tak. I nie zadajemy sobie cierpienia. To ma być takie leciutkie, które ustępuje, ale nie dlatego ustępuje, bo Pani ciągnie mniej, tylko dlatego, że się Pani znowu przyzwyczaja. Czuję lekką ulgę na razie. Lekką. Ale chyba jest coraz lepiej. I o to właśnie chodzi. Odkładam ręce. Jeśli czujemy w ciele, tak, że miejsce jest nieprzyjemne, a potem my się do tego przyzwyczajamy i staje się to coraz bardziej łagodne, to znaczy, że pracujemy z tym miejscem i robimy coś, czego to miejsce właśnie potrzebuje. Pracować tak można z każdą blizną, od tej najstarszej po tą najnowszą i za każdym razem na przykład u pacjenta sprawdzać mięśniami, czy to nam pomaga. Pacjentowi akurat nie jest to jakby niezbędne na co dzień, najważniejsze, że to nie jest tkliwe. Tak? Tak, oczywiście. Czasami pacjentom do pomocy sugeruje jakby używanie baniek takich kosmetycznych albo chińskich. Gdyby Pani sobie tutaj teraz zamiast palcami postawiła sobie tutaj taką banieczkę, to jest wtedy już jakby nie trzeba tego ściskać palcami, tylko bańka to przytrzymuje i wtedy sobie można znowu przesuwać. I znowu za każdym razem czekamy, aż się Pani przyzwyczai. Stawiamy w drugie miejsce. Indywidualnie czekamy, każdy ma inną wrażliwość. Tak, dokładnie. Każdy ma inną wrażliwość. Jak przestaje boleć, to wtedy... Jest okej. Okay. Nie czekamy w nieskończoność, nie czekamy na przykład pół godziny. Powinno się tak zacząć przyzwyczajać w przeciągu 2 minut. Jeśli nie, to potem sobie po prostu przechodzimy do kolejnych miejsc, a do tych bardzo bolesnych wracamy. I to by była po prostu taka autoterapia na to miejsce. I to by te wzrosty, te wewnętrzne połączenie uelastyczniało. Wydaje mi się, że ta bańka jest wygodniejsza w użyciu. Jedni wolą palce, drudzy wolą bańkę. W zależności od tego inni wolą narzędzie. Zależy komu jest jak wygodnie. Najważniejsze, żeby sobie tą pracę ułatwiać. Zobaczymy, czy dla tej blizny to jest to, czego ona potrzebowała, czyli dokładnie rzecz biorąc rozciągnięcia. I teraz tak, może się Pani trzymać, może się Pani nie trzymać. Zobaczymy, czy będzie potrzeba. Tak, proszę się akuracyjnie przytrzymać, nie dajemy zepchnąć. Odkładamy nogi do góry, cyk, pchamy do przodu i w dół, nie dajemy zepchnąć, ok, odkładamy nogi.
Aż nie chce mi się wierzyć. Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem, że się pani nie chce wierzyć. Proszę też jakby nie myśleć o tym, że tu się zadziały cuda i że to już jest jakby po wszystkim. To jest tylko wskazówka do dalszej drogi. Nagroda za pracę z blizną jest za systematyczność. Jeśli doprowadziłby terapeuta bądź pani, jakby współpracując, do momentu, w którym nie jesteście w stanie znaleźć żadnego tkliwego miejsca, to wtedy ten efekt się utrzymuje. Jeśli znaleźlibyśmy znowu jakieś bolesne miejsce i je podrażnili, pociągnęli, znowu ciało mogłoby zareagować w ten sposób, że zaczęłoby od tego bólu uciekać. Dlatego trzeba tych miejsc szukać i z nimi pracować. Czy to codziennie trzeba robić, na przykład z tymi bańkami? Jeśli pracujemy codziennie, to powinniśmy pracować delikatnie. Aha. Praca z terapeutą zwykle jest bardziej intensywna, dlatego jest co jakiś czas, ale pani praca samodzielna może być nawet codziennie, nawet dwa razy dziennie. Lekko. Lekko, ale codziennie. Kropla drąży skałę. Ona się ma przyzwyczajać. Tam nie robimy jesieni średniowiecza, tylko tak. Pracujemy subtelnie, delikatnie. A czy te starsze blizny też jak najbardziej, traktować w ten sposób? Jak najbardziej z tymi starszymi bliznami również można pracować w ten sposób. Mhm. Spróbujemy sobie zrobić jeszcze jedną rzecz. Poproszę panią, żeby sobie pani usiadła. Jeśli pacjenta sobie posadzimy, oprzemy o siebie. Uwaga, ja się tutaj za panią... Ja sobie jeszcze ten brzuch odsłonię. To jak mamy pacjenta rozluźnionego i powłoki brzuszne rozluźnione, to my możemy sobie dotrzeć głębiej, tak? Możemy sobie szukać tych blizn i znowu szukać tych kierunków, które są takie newralgiczne, tak? Czyli na przykład ja sobie tutaj dotykam tej blizny, szukam jakiegoś napiętego kierunku, nie, staram się nie zadawać pacjentce cierpienia, ale może być dyskomfort. Jak pani to teraz odczuwa? No, leciutki ból, ale... Leciutki, uwaga, znowu troszeczkę spróbuję zwiększyć. Teraz. No trochę większy, ale to nie jest taki... Dobrze, uwaga. I teraz tak, z narządami wewnętrznymi pracujemy delikatnie. One się nie potrafią bronić, tak? Musimy być bardzo delikatni, czyli idąc trochę tym tropem... zaczyna. Tak, bo pani też, jak się pani zacznie rozluźniać, to mięśnie brzucha się zaczną rozluźniać i ja będę dokładnie tam, gdzie chcę, czyli głębiej. O, właśnie. I jak my zaczniemy współpracować, pani się będzie rozluźniała, a ja będę delikatny, to tam wewnątrz będziemy te blizny rozciągać. I to też poprawi ich jakość. Ten mechanizm tego zegara, o którym mówiliśmy wcześniej. Jak pani to odczuwa? No, mniej mnie boli w tym momencie. Dobrze. I czasem pacjenci dadzą radę sobie coś takiego samemu zrobić należąco. No, u pani akurat bym tego nie rekomendował, bo tych operacji było dużo i to jest zbyt skomplikowany mechanizm, ale fizjoterapeuta, jakby, który pracuje z narządami wewnętrznymi i jest jakby świadomy tego, to bardzo fajny efekt mógłby tutaj osiągnąć, pracując w ten sposób. Mimo, że to już jest trzyletnia blizna, prawda? Mimo, że to jest trzyletnie, a wzrosty są nawet jeszcze wcześniejsze, tak? Bo mamy te starsze, poprzednie operacje. I szukamy cały czas takich kierunków, które będą pacjentowi przynosić z jednej strony dyskomfort, a potem ulgę, tak? Szukamy tych przyzwyczajających się kierunków. Okej. Okay. W porządku. Bardzo pani dziękuję. Ja również. Moi drodzy, tak jak już powiedziałem wcześniej, nieważne, czy blizna powstała wczoraj, powstała rok temu, 3 lata, 20 lat temu, zawsze jest potencjał do pracy. Zawsze można dla pacjenta i dla jakości jego zdrowia próbować robić jak najwięcej. Tak jak widzieliście, blizna w obrębie jamy brzusznej to bardzo skomplikowany temat, który można by przeanalizować wisceralnie, neurologicznie i powięziowo. Zachęcam was serdecznie do pogłębiania tej wiedzy i do zgłębiania tematu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.